ogień doświadczeń. Jest coś, za czym nikt specjalnie nie przepada. Raczej jako ludzie wolimy, kiedy doświadczenia mijają nas szerokim łukiem. I z jednej strony, takiej ludzkiej strony, no to wydaje się zrozumiałe. No, nikt nie lubi doświadczeń, nikt nie lubi cierpień. Tak po ludzku, no oczywista sprawa. Jednak nawet to, co w życiu nie zawsze jest przyjemne, albo w danym momencie nie jest przyjemne, co pali jak ogień, często okazuje się, że na końcu tej drogi okazuje się dla człowieka błogosławieństwem. Okazuje się, że to, do czego doszedł w swoim życiu, albo w jakiś sposób dojrzał w swoim życiu, staje się dla niego błogosławieństwem. Nie wiem, czy to na to zwróciliście uwagę, ale żyjemy w takim świecie dosyć komfortowym, wygodnym, w świecie, gdzie reklamy ciągle pokazują nam różnego rodzaju medykamenty. Ostatnio z Rafałem śmialiśmy się, że na 7 reklam 5 jest na temat suplementów diety. Kup to, będziesz się czuł tak. Nigdzie tam nie ma mowy o tym, żebyś dbał o siebie, ale jest mowa o tym, że możesz się potruć czymś innym i tamto, co cię boli, to już nie jest takie ważne. Ważne jest, żeby na chwilę uśmierzyć ból, ale to coś też pokazuje. Tak naprawdę wszystkie te rzeczy pokazują, że chodzi o to, żebyśmy nie cierpieli. Chodzi o to, żebyśmy nie czuli bólu. Chodzi o to, żeby zabić coś, z czym Bóg nas stworzył, a wierzę, że ból jest również potrzebny do tego, ponieważ daje sygnał, że coś w naszym organizmie dzieje się nie tak. Więc jeśli będziemy ludźmi, którzy postępują właśnie w taki sposób, że bierzemy medykamenty bez diagnozy tylko po to, żeby nie czuć bólu, to później może się okazać w którymś momencie, że bólu nie czujemy, albo on przyjdzie z taką siłą, że już jest za późno na cokolwiek. Dlatego nierozsądne jest myślenie w ten sposób. Rozsądne jest na przykład, no jak mnie boli ząb, to gdzie pójdę? Do dentysty i sprawdzę, co tam się dzieje, tak? Bo mogą być innego rodzaju powikłania również z rzeczami związanymi z sercem. Po to jest ból. Cierpienie i doświadczenie również ma pewną rolę w naszym życiu duchowym dla nas jako ludzi nowonarodzonych, jako chrześcijan. Ono nie jest tylko po to, żeby po prostu nie było nam za dobrze, ale ono ma wypracować pewne rzeczy w nas, ono ma zdiagnozować naszą wiarę, ono ma pokazać nasze serce przed Bogiem, albo inaczej pokazać, czy coś w naszym sercu nie jest nie tak. Często doświadczenia pokazują, jakimi ludźmi jesteśmy, jaka jest nasza wiara, jak naprawdę ufamy Chrystusowi. Albo często okazuje się, że tak naprawdę niewiele trzeba, żebyśmy przestali ufać Chrystusowi. Więc dzisiaj chciałbym, abyśmy mogli zobaczyć to, ponieważ doświadczenia pokazują żużel, Boże Słowo mówi żużel, brud, nieczystość w naszych sercach, w naszym życiu i dla nikogo nigdy to nie jest przyjemne, ale bez tego nasze życie byłoby jałowe i obawiam się, że prowadziłoby do destrukcji. Dlatego Piotr, którego list studiujemy już parę tygodni, on ciągle wraca w swoim liście do tematu doświadczeń, do tematu prześladowań i dzisiaj dalej kontynuuje pewne myśli, dlatego że ludzie, do których pisze, są w takim momencie swojego życia. Być może dzisiaj ty na tym miejscu jesteś w takim momencie swojego życia, to posłuchaj tego, co Piotr radził swoim słuchaczom właśnie w momencie, kiedy w ich życiu miało miejsce doświadczenie, kiedy w ich życiu miała miejsce próba, kiedy w ich życiu miało miejsce cierpienie. 4 rozdział 1 listu Piotra. Dzisiaj przeczytamy wiersze od 12 do wiersza 19. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo człowiek, jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli się zaczyna od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Ale jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernie Stwórcy dusze swoje. Piotr pisze, najmilsi, nie dziwcie się, kiedy pali was ogień. Ogień, który on nazywa ogniem doświadczeń. On mówi,
to nawet nie jest nic niezwykłego. To jest coś, co można powiedzieć w pewien sposób jest wpisane w życie człowieka wierzącego. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to czymś normalnym będzie to w stosunku do ogółu, że będziesz odstawał, a to będzie rodziło problemy. Że nie będziesz robił tego, co robi większość ludzi, że nie będziesz myślał w sposób, w którym myśli większość ludzi. W pierwszym kościele wystarczyło, żeby chrześcijanie powiedzieli, że Jezus jest jednym z. Wystarczy, żeby powiedzieli, że Neron jest Bogiem i ich kłopoty w tym momencie by się skończyły, ale zaczęłyby się ich prawdziwe problemy z Bogiem. Wystarczyło tylko tyle. To zawsze można by powiedzieć niewiele, ale tak wiele oddzielało od śmierci i od życia. Chrześcijanie wiedzieli, że to jest wpisane jakby w życiorys ludzi nowonarodzonych. Będziesz spotykał się z pomówieniami, będziesz spotykał się z kłamstwami na swój temat, będziesz wrabiany w różnego rodzaju sytuacje. To jest też coś, co możemy powiedzieć jest częścią życia jako coś normalnego. Ogień doświadczeń, próby. Otwarte prześladowania w wielu krajach, o nich słyszymy. Czasami ktoś tu przyjeżdża, czy z głosu prześladowanych chrześcijan. Wielu z was prenumeruje różne te gazetki, dostajecie je do domu i słyszycie o tym, jak chrześcijanie umierają w różnych krajach. I tam nie chodzi o to, że ktoś ich pomówi, ale tam odcinają im głowy, zabijają ich w bestialski sposób, w okrutny sposób, wierząc, że to jest najlepsza rzecz, właściwa rzecz, którą czynią. Prześladowania się nie skończyły, one ciągle mają miejsce. W zachodnim świecie one po prostu będą miały troszkę inną szatę. One będą troszkę inaczej wyglądać. Te próby pokazują, czy tak naprawdę jesteś człowiekiem, który jest wierny zasadom. Czy jesteś człowiekiem, który jest wiernym Bogu, czy jesteś człowiekiem, który jest gotowy szybko pójść na kompromis z tym światem. Zrezygnować z paru rzeczy, które dobrze wiesz, że Słowo Boże zakazuje, aby nie rodzić, aby nie mieć problemów z otoczeniem, z innymi ludźmi, z sąsiadami, może z ludźmi w swojej pracy czy szkole. Powiem tak, to próby właśnie są tym momentem, w którym weryfikowana jest nasza wiara. Weryfikowana jest nasza nadzieja. Weryfikowane jest nasze zaufanie do Boga. Próby mają swój cel. I jak pamiętacie, Piotr w tym liście również pisał w 1 rozdziale 7 wierszu, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Aby jaka wiara? Wypróbowana. Okazała się cenniejsza. To jest dla mnie niesamowite, że to właśnie po to są doświadczenia. Złoto i srebro, słuchajcie, na Bogu nie robi żadnego wrażenia. Słowo Boże mówi, że wszystko do Niego należy. Cała ziemia jest Pańska. Także nie złotem, nie srebrem jesteśmy w stanie Bogu zaimponować. Nie tym, jak damy i ile damy, ale jesteśmy tymi ludźmi, którzy powinni przynosić przed Boga, przed oblicze Boga, bo to, co On miłuje, to jest nasza wypróbowana wiara. To jest dla Niego cenniejsze niż srebro i złoto. Dla nas srebro to jest coś cennego. Złoto, no to już w ogóle. To są dalej kruszce, które ciągle mają wielką wartość. Ale dla Boga wartość ma to, kiedy nasza wiara jest wytopiona, kiedy nasza wiara jest sprawdzona, kiedy stajemy przed Bogiem wypróbowani. On nic nie potrzebuje, wszystko jest Jego. To, co możemy Mu dać, to takie życie, jakiego On od nas oczekuje. To taka ufność, takie zaufanie Jemu i taka wiara. Apostoł Jakub napisał w swoim liście, 1 rozdziale, wiersze 2-4, tak. Poczytujcie to sobie za największą, najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, i słuchajcie, co tutaj jest napisane, że doświadczenie wiary waszej, znowu ta wiara jest doświadczona, sprawia co? Wytrwałość. Wytrwałość to jest coś, czego dzisiaj wielu ludziom brakuje. Wytrwałość, w wielu dziedzinach brakuje wytrwałości w moim życiu. Jak patrzę na parę dziedzin, których ciągle kuleję od wielu, wielu lat, to gdybym miał zdiagnozować, to bym powiedział wytrwałość. Jestem człowiekiem, który szybko się zapala. Oj, niewiele mi trzeba. Szybko mogę podjąć inicjatywę, ale mój problem zawsze był od początku. To był taki, że trudno mi było wytrwać w danych postanowieniach. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale myślę, że nie jestem jedyny na tej sali. Wystarczy, jak czasami robimy sobie takie postanowienia noworoczne i po pierwszym miesiącu już one i tak są w niepamięci. Wiecie dlaczego? Bo to jest wytrwałość, której nam potrzeba, ale żeby w wierze była ta wytrwałość, to ta wiara musi być próbowana. Ona musi być próbowana. A wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. To jest droga. To jest droga, którą
która ma sprawić, że staniemy przed Bogiem, staniemy przed Chrystusem wypróbowani, dojrzali w swojej wierze i nie mający żadnych braków. To nie znaczy, że będziemy doskonali w sensie takiej doskonałości, jak mówi o tym Bóg, czy jak patrzy na doskonałość Bóg, ale będziemy dojrzali w swojej wierze. Żadnych braków. Ja mam dzisiaj mnóstwo braków. I pewnie wielu z nas ma mnóstwo braków. Ale Jakub mówi, to jest właśnie potrzebujemy prób. Potrzebujemy, żeby zobaczyć, co jest w naszym wnętrzu. Bo nieraz my siebie oceniamy bardzo dobrze. Mówimy, jest wszystko w porządku, ale kiedy przyłoży Bóg swoją miarę, kiedy to Bóg rozżarzy te węgle i zaczynają wychodzić różne sytuacje, zaczynają wychodzić różne zachowania, to okazuje się, że wcale nie jesteśmy tak doskonali, tak dojrzali, jakbyśmy sami od siebie oczekiwali. Kiedy czytam historię ludzi, którzy przeszli nieziemskie prześladowania dla Jezusa, to cechą wspólną tych ludzi jest zawsze jeszcze głębsza wiara, jeszcze większa miłość do Boga, jeszcze większa gotowość na poświęcenie dla Chrystusa. Nie wierzycie mi? Przeczytajcie Biblię. Przeczytajcie choćby Nowy Testament. Zobaczycie, że ci chrześcijanie, którzy są poddawani próbom, apostołowie, uczniowie, ci, którzy słuchają Ewangelii, którzy ją przyjmują, poprzez doświadczenia oni jeszcze bardziej kochają swojego Boga. Oni jeszcze bardziej kochają Jezusa. Kiedy czytam psalmy, to patrzę, jak chociażby król Dawid, jak on często jest w różnych sytuacjach swojego życia, zagrożenia życia, ale tak naprawdę, kiedy przychodzi do sedna sprawy, to on zawsze mówi, ale Panie, Ty jesteś, Ty byłeś, Ty wyratowałeś, ja jeszcze bardziej Cię kocham. Jeszcze bardziej Cię kocham. O to chodzi w wierze. W wierze nie chodzi tylko o to, żeby uznać fakt, że Bóg istnieje. W ten rodzaj wiary mają demony. One wiedzą. One też wierzą. Ale chodzi o ten rodzaj wiary, o którym mówi Boże Słowo dotyczące nas ludzi wierzących. To jest wiara, która jest wypróbowywana. To jest wiara, która jest pogłębiana. To jest wiara, która sprawia, że bardziej kochamy Jezusa. To jest ten rodzaj wiary. Doświadczenia nie powinny być dla nas czymś niezwykłym, chociażby dlatego, że Jezus sam o tym mówił, że jeśli mnie świat nienawidzi, nienawidził, to co z nami? To i was nienawidzieć będzie. Ja myślę, że to nie dotyczyło tylko 12 apostołów. Że to nie dotyczyło tylko tamtych ludzi. Bo ciągle chodzi o tego samego Jezusa. To jest ciągle ten sam Jezus, który rzuca to samo wyzwanie każdemu człowiekowi. To jest ciągle ten sam Jezus, który w ten sam sposób osądza ten świat. Który w ten sam sposób patrzy na grzech. Który w ten sam sposób patrzy na grzesznika. To jest ciągle jeden i ten sam Jezus Chrystus. Wczoraj i dziś ten sam na wieki, który się nie zmienia. Tak więc jeśli wtedy Jezusa świat nienawidził, a nawet po Jego śmierci dalej nienawidził, i po dziś dzień świat dalej nienawidzi, to powiem wam, nigdy nie będziemy na uprzywilejowanej pozycji, że będzie nas świat kochał. To, co dzisiaj obserwujemy, taka jakby w cudzysłowie wspólnota Kościoła ze światem, jest jedną wielką ułudą. Jedną wielką ułudą. Przyjaźń ze światem, Bóg mówi jasno, to wrogość wobec Boga. To wrogość wobec Boga. To Bóg mówi w swoim słowie. Więc myślenie, że to się da pogodzić, jest absurdalne. Tego się nie da pogodzić. Dlatego, że Jezus mówi, mnie nienawidzili, was nienawidzieć będą. To jest coś, co jest wpisane, bym powiedział, w nasze DNA, w nasze życie duchowe, w coś, w prawo człowieka nowonarodzonego. Poza tym Bóg w historii Izraela dopuszczał próby, aby badać ich serca. Wiele fragmentów Bożego Słowa, nie ma czasu, żeby to wszystko dzisiaj przeczytać, ale przeczytam kilka. Na przykład przypowieści Salomona 17:3 mówią tak: tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca. Pan bada serca. W psalmie 66 od 8 wiersza czytamy: błogosławcie narody Boga naszego i ogłaszajcie głośno chwałę Jego. Zachował przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się naszej nodze. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak czyści się srebro. Kto to zrobił? Kto ich doświadczył? Diabeł? Kto? Bóg. Bóg. Bóg dopuścił. To Bóg. Wielu ludzi wszystko, co z cierpieniem jest związane, przypisuje od razu diabłu. Od razu, to jest jakby z automatu. Nie, Bóg też doświadcza. Diabeł nie może nic ponad to, na co Bóg by mu nie pozwolił. Nie może nic ponad to. Wpędziłeś nas w sidła, włożyłeś brzemię na biodra nasze, pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. To była trudna droga. Ale wiecie, co było jej końcem? Wyprowadzenie na wolność.
Kiedy Bóg nas doświadcza, to po to, żebyśmy naprawdę mogli być wolnymi. Po to, żebyśmy naprawdę rozumieli, czym jest życie z Nim. Po to, żebyśmy rozumieli, czym jest miłość. Czym jest prawdziwe zaufanie. W Izajasza 48:10 czytam: oto wytapiałem Cię sobie jak srebro, próbowałem Cię w piecu cierpienia. Taki piec cierpienia. Badałem Cię. To Bóg mówi. Nauka, że chrześcijanie nie cierpią, jest bezpodstawna. Nie mijają nas doświadczenia, tak jak inni tracimy pracę. Straciliście kiedyś pracę? Ktoś z Was stracił? Jak wasi kumple w robocie, którzy nie wierzą w Boga, prawda? To moje pytanie, czemu Was Bóg nie ochronił? Skoro to wszystko, co dobre, to tylko... No to przecież mógł. Mógł Ci dać najlepszą pracę, jaka jest po słońcu. Mógł Cię o wiele lepiej traktować niż wszystkich innych. Ale jak żyjesz na tym świecie, to wiesz, że tak nie jest. Chorujemy, przychodzą cierpienia do naszego życia, tracimy różnego rodzaju rzeczy, które też powodują cierpienia. Nie inaczej jak ludzie, którzy nie wierzą w Boga. Jego absurdalne jest myślenie, że tutaj na ziemi to po prostu jesteśmy tak szczególni, że te rzeczy idą obok nas. Nie. Jest taki piec, w którym Bóg nas bada. Bada, jak wierzę. Bada, jak kocham. Jak bardzo Mu ufam. Zaczynamy wątpić, kiedy przychodzą doświadczenia. Nie wiem, czy tak mieliście, ja miałem parę razy. Zaczynam szemrać. Hej Boże, jak to jest? To ja tutaj służę, to ja tutaj się spalam, żeby to wszystko tego, a tu takie doświadczenia do mojego życia? Jak to jest, Boże? To samo się zaczyna dziać, co działo się w Izraelu. Zaczynam szemrać, zaczynam wątpić, zaczynam załamywać się, myśląc, a może to rzeczywiście, to Bóg to wszystko tak zostawił, jednak nie ma już wpływu na ten świat, może rzeczywiście cała władza jest w rękach ludu, jak to dzisiaj niektórzy mówią. Nie, cała władza jest w rękach Boga. Tak mówi Boże Słowo. Jego jest chwała, cześć i moc na wieki wieków. To się nic nie zmieniło. W powtórzonego prawa 8:2 czytamy: zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat na pustyni, aby Cię co? Ukorzyć, doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Ukorzyć, doświadczyć Bóg? Bóg miłości? No dlatego niektórzy mówią, że Stary Testament to tam jest inny Bóg. Taki inny Bóg, ten w Nowym Testamencie to jest całkiem inny Bóg. Więc po prostu wytnijmy Stare Testamenty, wyrzućmy, nie czytajmy, bo po co to czytać? Tylko jest problem. Jezus szanował Stary Testament, apostołowie szanowali Stary Testament, a apostoł Paweł napisał całe pismo, miał na myśli Stary Testament, przez Boga jest natchniony. To musimy coś z tym zrobić, bo tutaj logika nie pozwala tak postąpić. Więc zobaczcie, co mówi Boże Słowo, żeby zbadać, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię, morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. To też Twoja odzież nie niszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiewała przez te 40 lat. Poznaj wtedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana Boga Twego, chodząc Jego drogami, okazując Mu zbożną cześć. Słuchajcie, tam było wiele błogosławieństwa. Ich noga nie puchła, jedli coś, czego ich ojcowie nie znali, jak manna. Tam jest błogosławieństwo, jak najbardziej, ale są też doświadczenia, aby badać ich serca. Czy tak nie jest w naszym życiu? Że jednego dnia po prostu widzimy, jak Bóg nam błogosławi, a za jakiś czas spadają na nas doświadczenia i musimy się zmierzyć z naszym zaufaniem do Boga. Czy tak nie jest? Czyli skoro Bóg nas kocha i mówi już nie jeden raz w swoim słowie, że ponieważ Cię kocham, to Cię karcę i smagam i doświadczam, to jest miłość. To po co mówić, że nie, to nie może być Bóg miłości, który takie rzeczy robi. Myślę, że ten fragment jest dość wymowny. Mało tego, Piotr mówi dalej, że mamy radować się, kiedy prześladowanie czy też ogień nas pali, bo wtedy będziemy się radować, kiedy nasz Pan przyjdzie. Staniemy przed Chrystusem, nie żyjemy dla siebie. Żyjemy i oczekujemy dnia,
w którym staniemy przed Chrystusem, będziemy się radować, że mogliśmy współuczestniczyć, że mogliśmy ufać, że mogliśmy wierzyć pomimo doświadczeń, pomimo trudności. Jezus również uczył właśnie takiej postawy, kiedy w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale od 22 wiersza mówi tak: błogosławieni będziecie, gdy ludzie będą was kochać, gdy będą was przyjmować na wszystkie kluby golfowe i wszystkie inne i nie będą nic brzydkiego o was mówić. Tak mówił Jezus? On mówi jasno. Będą was nienawidzieć, wyłączą i lżyć was będą, z synagog was wyłączą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Nie będziesz miał dobrego imienia. Będziesz sekciarzem, tam jeszcze różnego rodzaju epitety mogą padać w twoim kierunku. Dlatego, że ufasz Chrystusowi. Jezus nie powiedział, że będzie inaczej. On mówi, tak będzie. Radujcie i weselcie się w tym dniu. To jest trudne. Ale mówi, radujcie się i weselcie w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest gdzie? W niebie. Dlatego wielu ludzi tego nie rozumie, że zapłata nie jest tu. Oni ciągle biegają za zapłatą na ziemi. O uznanie u ludzi, o chwałę u ludzi, o bycie znanym, o prestiż, o nazwiska. Tu nie ma żadnej zapłaty, słuchajcie. Zapłata jest w niebie. Nawet jeśli nam głowy poodcinają, czy stracimy pracę, czy jakieś inne reperkusje przyjdą do naszego życia z powodu wiary, to nasza zapłata jest w niebie. Jeśli ją będę oczekiwał na ziemi, to dlatego będę ciągle chodził z depresją i taki rozczarowany Bogiem. Tu nie ma zapłaty. Ona jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Poczytajcie proroków. Jak czytam Jeremiasza, który... Ja strasznie lubię Jeremiasza, bo on mi kogoś przypomina. Jak patrzę, jak wiele razy przechodził kryzysy z powodu daru, który Bóg mu dał bycia prorokiem. Jak musiał się z tym zmierzyć, jak musiał oczekiwać się o śmierć, jak sobie życzył śmierci. Jak mówił, że żałuje, że się urodził. Słuchajcie, w jakim momencie musi być człowiek, jak musi mieć dość, żeby mówić, Boże, po co ja się urodziłem? Po co poczęła mnie matka moja? Nie dlatego, że on był taki zły, ale dlatego, że żył w prawdzie. Dlatego, że był Bożym narzędziem. Dlatego, że służył Bogu. I tak naprawdę nie chciał iść ani w lewo, ani w prawo. Szedł tak, jak głos Boży mu mówił. Dlatego, że stawał przed ludźmi i mówił im to. Tymi ludźmi, którzy są tak zwani byli wierzącymi. W Boga, Jahwe. A oni go nie słuchali i próbowali zabić. I więzili. Traktowali jak wariata. Tak żył Jeremiasz. Poczytajcie proroków, to samo się działo z nimi. W Dziejach Apostolskich 5:40 czytamy: i usłuchali go i przywoławszy apostołów kazali ich wychłostać. Zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej radując się, zobaczcie, to jest zakręcona historia, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Dzisiaj to pierwsze, co byśmy myśleli, to gdzie jest dobry prawnik, który teraz im pokaże, że myśmy tu mieli rację. A oni wychodzą, są wychłostani. To nie była rozmowa przy kawie, słuchajcie, spotkali się, kawę wypili i pogadali, słuchajcie, no to dojdziemy do kompromisu. Zlali ich. Jak widzieliście kiedyś chłostę, to wiecie, jak to wygląda. Poranieni. To ja chyba bym sobie myślał, za co, czemu Boże mnie to spotkało. A oni wychodzą z radością, wow, Panie, no to teraz jesteśmy godnymi. To jest to. Ilu z nas by tak potrafiło? Ilu dzisiaj ludzi w zachodnim kościele by tak potrafiło? Wiecie, te nasze duchowe gadki by bardzo szybko zostały zweryfikowane w takim momencie. Jak bardzo bylibyśmy duchowi. I co robią? Zamykają się, chowią, nie. Nie przestawali codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Żadne bicze im nie były straszne. To doświadczenie sprawiło i zresztą historia to mówi, że doświadczenie zawsze sprawiało, że to jest najlepszy okres rozwoju Kościoła. Wiecie dlaczego? Bo kochasz głębiej. Bo kochasz mocniej. Bo teraz już wiesz, o co w tym wszystkim chodzi i jaka jest cena. Kiedy nie rozumiesz ceny, to jest z tym bardzo różnie. Apostołowie dobrze rozumieli słowa swojego mistrza, będąc pełni jego ducha, radowali się. To, o czym mówił Jezus, radujcie się w tym momencie. Nie przestawali nauczać,
nie wycofali się. W Dziejach Apostolskich czytamy dalej, ten od 16:24, ten otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Żadne lochy, żadne więzienie, żadne skute nogi i ręce nie mogły zamknąć ich ust do uwielbienia Boga. Nie mogły. Siedzę w tym miejscu i sobie myślę, czasami my w kościele mamy nawet problem, żeby się pomodlić na głos. A mamy, nikt nas tutaj nie kuje, nie siedzimy w ciemnym lochu i nie jesteśmy w więzieniu. Mamy wszystko. Możemy stawać, głosić, wywalić głośniki na zewnątrz, drzeć się na po okolicy, co chcemy. My się boimy w kościele, pośród dzieci Bożych, po prostu modlić się. Co kto pomyśli? Wiecie, oni siedzą w tym lochu i mieli pełne prawo zastanawiać się dlaczego. A co robią? Wielbią Boga śpiewem i modlitwą. Nie modlili się w duchu, w sercu, słyszeli ich więźniowie. Wielbili Boga. Wielbisz Boga w takich momentach? Potrafiłbyś wielbić Boga, zaśpiewać jakąś pieśń uwielbienia dla Boga w momencie, w którym przechodzisz naprawdę, kiedy jesteś w tym więzieniu, cokolwiek jest tym więzieniem? Mamy świadectwa, że to, o czym dzisiaj mówimy, jest możliwe, że można tak żyć. Tylko trzeba tak kochać. Można tak żyć, jeśli się tak kocha Boga. Jeśli się tak kocha Jezusa. Co przed nami, kto to wie? Ja nie wiem, co jest przed nami. Na moje oko idą coraz trudniejsze czasy, ale tu chyba nie trzeba być prorokiem, trzeba być tylko trochę obserwatorem tego, co się dzieje na zewnątrz i tego, co mówi Boże Słowo. Jednak to, co mnie najbardziej smuci w środku, to od długiego czasu takie przekonanie mam w swoim sercu, że fałszywi prorocy będą, i zresztą to się już dzieje, niszczyć Kościół od środka i Kościół będzie szedł za tym z całą siłą. I niewielu ludzi będzie się temu przeciwstawiać. To jest przekonanie, które mam od długiego czasu, które mnie pali, które sprawia, że czasami jest problem ze snem, bo mówię, Boże, o co w tym wszystkim chodzi? Fałszywi prorocy byli zawsze, ale mam wrażenie, że idzie coś, co będzie niesamowitą siłą. Nie wiem nic więcej. Wiem gdzieś w duchu, że to wszystko się dzieje i tylko się rozwija. Wielu się będzie z tego śmiało, ale ja myślę, że to jest kwestia czasu. Wielu ludzi się śmieje. Wielu ludzi się śmieje z takich ostrzeżeń. Wielu ludzi sobie myśli, a tam wariacje, żyjmy. Wiesz, jak, wiecie, to trochę jak na Tytaniku ludzie. Świetnie się bawili. Niezatapialna łódź. Gdzie Kościół jest taką niezatapialną łodzią. Pełną miłości, fajnej zabawy. Wszyscy się świetnie bawią. Nie zdają sobie sprawy, że za chwilę się roztrzaskają o skałę. Nie zdają sobie sprawy. I takie gadanie, jak ja tutaj dzisiaj mówię, to dla wielu ludzi, wiecie, ja jestem religijny. Ja słyszę, że jak ktoś w ogóle takie tematy porusza, to jest religijna osoba. Okej, przyjmuję to, mogę być religijny. Ale jestem przekonany, że tak to wygląda. Czytając Słowo Boże, modląc się, mam takie przekonanie. Tak czy inaczej, bracia, siostry, bądźmy jak apostołowie, gotowi wielbić Boga w każdym czasie, w każdej sytuacji, w ciemnych lochach, bądźmy jak apostołowie i żebyśmy przypadkiem w imię tolerancji, ekumenii, to są rzeczy, które się będą działy, które się dzieją i rozwijają tylko i wyłącznie. I obawiam się, że to jest pociąg, który się nie zatrzyma szybko, jeśli się w ogóle zatrzyma. Bo to będą mówić, bo wy miłości nie szukacie, bo tu miłość, tu jedność, to nie ma żadnej jedności. Nie ma żadnej jedności między światłem i ciemnością, nie ma. Nie ma między Baalem i Chrystusem, nie ma. Gadanie, że jest jakaś światłość, po prostu jest zwykłą ułudą. Nie ma. Nie ma. I to będzie Kościół, taki zbór jak ten, będziemy atakowani. Nie obawiajcie się tego, że ze świata, ze strony świata. Ja obawiam się, że ataki przyjdą ze strony Kościoła. Moja obserwacja jest taka, że stąd przyjdą. Że będzie jedna wielka manipulacja, wpływanie na to, żebyśmy przyłączyli się do tej wielkiej łajby, tego wielkiego Tytanika. Powiem wam, ja na pewno nie. Nie mam zamiaru. Jeśli coś jest z Boga, to ja tam będę, ale wiele rzeczy w ogóle nie ma z Bogiem nic wspólnego. Będą chcieli zamykać nam usta.
będą chcieli. Nie łudźcie się, że nie. Ten ogień doświadczeń nadchodzi, to jest tylko kwestia czasu. Błogosławieni jesteście, jeśli was, jak czytamy, zniesławiają dla imienia Chrystusowego. A jest tak dlatego, że nie duch świata, nie duch tego świata, lecz duch chwały, to jest niesamowite, jak to tu jest napisane, duch chwały, duch Boży spoczywa na nas. To jest niesamowite wyróżnienie. To jest niesamowita sprawa, że mamy Ducha Bożego, mamy Ducha Chwały, który spoczywa na nas. Mamy Ducha Bożego, który jest w nas. To mamy, to się stało. Słowo Boże mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że nie mamy tego Ducha zasmucać. Duch Chwały, słuchajcie, to tak jakbyś był przyodziany w naprawdę najwspanialsze szaty i nagle poszedł jeść ze świniami. No powiedzcie mi, to taki obraz byłby trochę dziwny. Wielu chrześcijan zapomina o tym, kim są. Że Duch Boży, Duch Chwały jest na nas i próbujemy jeść ze stołu tego świata. A to jest tak, jakby jeść ze świniami z koryta. Będąc przyodziani w te piękne szaty, które daje nam Chrystus, w tą chwałę. Gdzie kiedy chwała wstępowała do świątyni, jak poczytacie Słowo Boże, gdy Arka Przymierza została wniesiona do świątyni Salomona, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. A teraz powiem Ci coś więcej. Ta chwała w osobie Ducha Świętego jest w nas. Ona wtedy wstępowała do konkretnego miejsca, do świątyni. Kapłani nie mogli ustać. Ja sobie myślę, wow, to tym bardziej jak ja żyję. Bo tak trochę teoretycznie, bardzo technicznie podchodzimy, teologicznie, poprawnie. Duch Święty mieszka w nas. Amen. Czy zdajesz sobie sprawę, co to znaczy? Że to jest Duch Święty. To jest chwała Boga zamieszkująca Ciebie. Już nie budynek, nie wspaniałą świątynię, ale Ciebie. To więc zadaję sobie pytanie, jak powinienem żyć? Jak powinienem postępować? Jak powinienem myśleć? Jak powinienem mówić? Często mówimy, że jesteśmy świątynią Ducha, ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, co to znaczy? Czy zdajesz sobie sprawę z obecności Boga w Twoim życiu? Czy zdajesz sobie sprawę, jaka łaska stała się naszym udziałem, że to już nie ściany, ale to Ty? To nie budynek, ale to Ty jesteś świątynią Boga, świątynią Ducha Świętego. Co za łaska, że ta chwała Boża jest w nas. Jak więc powinno wyglądać uwielbienie Boga w moim życiu? Pierwszy list Piotra 4,15 czytamy: no niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Kiedy byłbyś złodziejem, według tego, co tu jest napisane, złoczyńcą, kimś, kto wtrąca się nie w swoje sprawy, lub są tacy ludzie, że zawsze się będą wtrącać w coś, co w ogóle ich nie powinno dotyczyć i to się kończy tak, że cały gniew danych ludzi się przekierowuje na taką osobę. To powiem tak, no napytałbyś sobie biedy, poniósłbyś tego konsekwencje. Ale nic chwalebnego w tym nie ma. To tak samo, jak wiecie, możemy wpakować się w tarapaty z powodu grzechu, z powodu naszego nieposłuszeństwa, a potem możemy mówić, że to Bóg nas doświadcza. To nie jest tak. To nie jest tak. Jeśli jawnie przestępuję Boże Słowo, łamię jakieś przykazanie i ponoszę tego konsekwencje, to są konsekwencje mojego grzesznego postępowania. I nie mylmy tutaj pojęć. Tutaj nie ma nic chwalebnego. Nic. Ale Słowo Boże mówi, że jeśli cierpisz, bo jesteś chrześcijaninem, ponieważ naśladujesz Chrystusa, to tym imieniem wielbi Boga. Nic więcej, nic mniej. I przyjrzymy się zatem trzem ostatnim wierszom tego rozdziału. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy duszy swojej. Czytacie tam? Cierpią według czyjej woli? Czyjej? Bożej. Bóg ma ciągle wszystko pod kontrolą, on czyni swój plan.
według woli Bożej. To jest bardzo ważne, słuchajcie, w dzisiejszych czasach. Bo coraz więcej ludzi powstaje i mówią, że Bóg nie jest suwerenny. Albo źle rozumiem Jego suwerenność. On już nic nie kontroluje. Wszystko jest w naszych rękach. I nie żartuję. Nie żartuję. To są najbardziej popularni pisarze dzisiejszych czasów, których książki są sprzedawane w tysiącach egzemplarzy. I oni to mówią. Ja to sprawdziłem. Woli Bożej. Bóg nigdzie nie kapitulował. On realizuje swój plan. Nadszedł czas, mówi Piotr, który rozpoczął się od dnia Pięćdziesiątnicy. Czas sądu dla domu Bożego. Dom Boży, no to Kościół, to my. Widzimy to w Nowym Testamencie, szczególnie w listach do siedmiu zborów w Księdze Objawienia. Czytaliście na pewno nieraz, słuchaliście nieraz różnego rodzaju kazań, przynajmniej na podstawie tych pierwszych trzech rozdziałów Księgi Objawienia. Co tam jest opisane? No sąd. Widzę, że robisz to, to, to dobrze, ale mam ci za złe, bo... To co to jest? Bóg dokonywał sądu już wtedy. Jeśli się nie upamiętasz, Bóg mówi, przyjdę i ruszę twój świecznik. I wiele zborów, do których tam wtedy Chrystus mówił, dzisiaj nie istnieje. Wiecie dlaczego? Bo przyszedł i ruszył ich świecznik. To nie były pogróżki typu rodzic, który mówi, ale i tak nie egzekwuje. Bóg zawsze egzekwuje swoje słowo, zawsze. Kiedy mówi, że coś będzie przeklęte, to to będzie przeklęte. Kiedy mówi, że coś będzie błogosławione, to to będzie błogosławione. Kiedy mówi, że przyjdzie i ruszy świecznik, że przyjdzie i może ruszyć zbór w Sosnowcu, jeśli dopuści się grzechów, jeśli będzie nieposłuszny, to przyjdzie i ruszy ten zbór. Po prostu. Sąd zaczyna się od domu Bożego. Może się ktoś oburzyć i powiedzieć, co za brednie. Ja powiem tak, to nie jest brednie, bo Jezus nie bredził, kiedy mówił o wąskiej drodze i szerokiej drodze, nie bredził, kiedy mówił o wąskiej bramie i szerokiej bramie i że niewielu ją znajduje, nie bredził, kiedy mówił, że wielu się zgorszy z powodu Niego, też nie bredził w tym momencie, nie bredził, kiedy mówił, że wielu jest wezwanych, ale niewielu wybranych. Ja myślę, że Pan Jezus był trzeźwy na umyśle i wiedział dobrze, co mówi. Jak mówi niewielu, to niewielu. Jak mówi, że będą zwiedzeni, to będą zwiedzeni. Tak jak w Starym Testamencie Bóg sądził swój lud, jak czytaliśmy wcześniej, oczyszczał go, tak i dzisiaj oczyszcza swój Kościół i dokonuje sądu. Przez te 2000 lat widać to mniej lub bardziej w różnych okresach historii. Są tacy, na których, jak Juda pisze, list Judy ostatnio też daje mi do myślenia, od dawna zapadł wyrok. Tam byli ludzie, którzy przychodzili, rzeczy niesamowite, złe, bezbożne czynili, przychodzili na spotkania ludzi wierzących i Bóg mówi, że już dawno na nich jest wyrok, wydany wyrok potępienia. On już jest wydany. Przychodzą, niszczą, sprawiają rozłamy, fałszywie nauczają, no nic się nie zmieniło. Ludzie spatrzeni, bezbożni, niszczący Kościół od środka. W księdze Ezechiela czytamy o takim sądzie dotyczącym Izraela, 9 rozdział od 1 wiersza. A potem zawołał donośnym głosem, że to na własne uszy słyszałem. Przybliżcie się, wykonawcy sądu nad miastem, każdy z narzędziem niszczenia w ręku. A oto 6 mężów przyszło do górnej bramy, zwróconej ku północy, a każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia. A był wśród nich jeden mąż, odziany w lnianą szatę, z przyborami do pisania u swego boku. Ci przyszli i stanęli koło miedzianego ołtarza. A chwała Boga Izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała, w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swego boku. I rzekł Pan do niego... Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do nich rzekł tak, a to na własne oczy usłyszałem. Przejdźcie za nim przez miasto i zabijcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie, a rozpocznijcie od mojej świątyni. I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Skąd mieli zacząć? Od świątyni. Tylko zachowani przy życiu mieli być ci, którzy nie mogli patrzeć na to, co się dzieje.
Wiecie, ja jestem daleki od takich skrajności w drugą stronę, tutaj zamykania się, izolowania i tak dalej. Nie, nie uważam, że to też jest jakieś rozwiązanie. Ale jestem przekonany, że to jest sąd też domu Bożego, od świątyni. Jeśli nam nie przeszkadza, jeśli nie razi nas bezbożność, jeśli nie rażą nas grzechy w Kościele, jeśli coraz bardziej je tolerujemy, to obawiam się, że nie jesteśmy tymi ludźmi, którzy otrzymaliby tą pieczęć, która mogłaby nas zachować. Dzisiaj coraz mniej rzeczy ludzi razi, a najczęściej możesz usłyszeć: bracie, nie osądzaj. Nie osądzaj, bo ty nie wiesz. No wiecie co, no głupi też nie jestem. No, jak widzę, jak ktoś postępuje, się zachowuje, wybiera, jakich dokonuje decyzji, to nie jest oparte na pomówieniu, tylko na tym, co widzę. To nie powiem, że wiesz, wszystko jest dobrze, idziesz do nieba, żeby cię nie osądzać. Fragment "nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni" zalecam przeczytanie w kontekście, jego znaczenie. A zobaczycie, że w Bożym Słowie jest wiele, a szczególnie w listach apostoł Paweł mówi: mamy sądzić tych, nie tych, którzy są poza Kościołem, ale tych, którzy są w Kościele. Jeśli ktoś się dopuszcza rzeczy grzesznych, to ma być sądzony. Ma być napominany, mają być wyciągane konsekwencje. Tak uczy Boże Słowo. A jeśli po napomnieniu jednym, drugim, trzecim nie chce się upamiętać, to ma być dla nas jak poganin i celnik. To nie są słowa rzucone na wiatr. Nie możemy być tolerancyjni dla grzechu, dlatego że on się rozmnoży i on będzie niszczył Kościół. Nie możemy być tolerancyjni dla grzechu, dlatego że grzech jest przeciwko Bogu. A to przecież chodzi w tym wszystkim o Boga. Ci, co wzdychali nad obrzydliwościami, Słowo Boże mówi, że byli ocaleni. Mieli znaki, ja nie wiem, jak one wyglądały, ale to mi przypomina Egipt, kiedy drzwi były, te drzwi, które były omazane krwią, to anioł śmierci do tego domu nie zaglądał. Słuchajcie, to jest niesamowite. Ja zadaję sobie pytanie, czy tak jak w Nowym Testamencie napisane, czy wzdycham tak jak ze całym stworzeniem, tak jak jest napisane? Czy oczekuję przyjścia Chrystusa? Czy naprawdę mnie to razi? Czy jest mi to obojętne i sobie myślę, no takie jest życie, co tam się będziemy tym specjalnie przejmować? Pewne rzeczy muszą się dziać, aby się okazało, kto jest Jego. Znacie moje podejście i nie uważam, że jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, to jest w błędzie, bo ja mogę się w pewnych kwestiach mylić. Przyjmuję w ogóle takie założenie, że na pewno tak jest. Ale powiem wam tak, no nie możemy się mylić co do tego, co Słowo Boże nam mówi jasno. Możemy mieć różne zdania, ale jeśli coś Słowo Boże mówi jasno, to tutaj po prostu musimy słuchać Słowa Bożego. Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie musicie słuchać mnie, ale musicie słuchać tego, co Słowo Boże mówi. Więc myślę, że to jest dobra definicja. Prawda jest w Słowie Bożym. Jeśli coś Słowo mamy się tego trzymać, nie mówi, mamy to odrzucić. Wiecie, ale to jest trochę problem, bo dlatego, że wielu ludzi mówi, że szanuje Słowo Boże. Ja zauważyłem, że to jest taka trochę nawet taktyka, że od początku ktoś mówi, ponieważ ja respektuję Słowo Boże, ponieważ ja szanuję, a za chwilę wyrywa rzeczy z kontekstu, łączy je w tak sposób absurdalny, że głowa boli po prostu, bez pojęcia, żeby swoją tezę w jakiś sposób obronić. Za chwilę wyrywają z kontekstu, żeby uratować to, co wierzą, bo im się wydaje, że tak jest słusznie. Ja powiem tak, tak nie może być. Jeśli z trudnością dostąpimy my zbawienia, którzy wierzymy, jeśli sąd zaczyna się od nas, to co dopiero z ludźmi w tym świecie? To co dopiero? Także uważajcie na to, jak ktoś mówi, bo my właśnie respektujemy Słowo. Ja zawsze powtarzam, czytaj w kontekście. Przeczytaj wiersze przed, przeczytaj wiersze po i czy w tym momencie to, co mówi dany człowiek, zgadza się z tym, co tam jest napisane. Sprawdź inne miejsca. Czasami jest jakieś miejsce, które no, jest trudne, jest tak zwaną zagadką biblijną. Nie do końca wiemy, więc jak na niej zbudujesz jakiekolwiek przekonanie, jakąkolwiek doktrynę, bardzo łatwo jest pobłądzić. Dlatego musisz patrzeć na to, co reszta Słowa Bożego mówi na ten temat. Tymczasem my łapiemy pojedyncze słówka, pojedyncze zdania, pojedyncze wiersze i wielu już pobudowało niesamowite nauki na ten temat na podstawie jednego czy dwóch wierszy.
W księdze Malachiasza czytamy: oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaista on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? Kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego. Będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel. I słuchajcie, to jest ważne. Czarowników, cudzołożników, krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę, sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan zastępów. Zaiste, ja Pan się nie zmieniam. To jest ważne, słuchajcie. Ja Pan się nie zmieniam, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Gdyby Bóg przyszedł sądzić cudzołożników, czarowników w świecie, to by mnie to nie zaskoczyło. Ale On to mówi do ludzi, którzy powinni być czcicielami Jahwe. Dzisiaj w Kościele są czarownicy, cudzołożnicy, krzywoprzysięzcy, ludzie, którzy w różny sposób uciskają, oni są, oni siedzą i oni się świetnie czują. Ale powiem ci, idzie czas, że Chrystus zrobi z tym porządek. On zrobi z tym porządek. Ja nie mam zamiaru patrzeć. Czasami ludzie do mnie przychodzą, mówią, a bo tam w drugim kościele gdzieś ktoś tam pozwala na powtórne małżeństwo. To idź do tego kościoła. Proszę bardzo. Moje przekonanie jest, że nie. Możesz iść. To jest twój wybór. A tamtych ludzi osądzi Bóg. Ci wielu ludzi szantażuje, bo jak ty tutaj nie zrobisz, to my pójdziemy gdzie indziej. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeśli jest grzech, to jest grzech i nikt tu nie będzie niczemu ulegał. A mało tego, Bóg mówi, że przyjdzie i jeśli zaczyna sąd od domu Bożego, to osądzi dom Boży. Jeśli Izraela nie oszczędził w tym, to naprawdę nie myślmy, że oszczędzi nas. Nie oszczędzi. On oczyści swój Kościół. Bóg wytapiał lud wybrany, osądzał, sprawiał, że on miał być czysty, dlatego, że takie było jego przeznaczenie. Bycie ludem świętym, oddzielonym, ale oni ciągle pakowali się w drugą stronę. Ciągle. Bóg się nie zmienił, on nie ma nic wspólnego z ciemnością, z grzechem. Jego tolerancja na grzech nie wzrosła. On nie ma tolerancji dla grzechu. Jego tolerancja dla grzechu nie wzrosła. Jego świętość nie ma ani jota, ani trochę zaćmienia. W tej światłości nie ma żadnego odcienia, ciemności, czegokolwiek. Nie ma. On jest światłością. Tam się nic nie ostoi przed Nim. On jest niezmienny. On będzie oczyszczał swój Kościół. Więc znowu pytanie. Jeśli my z trudnością dostąpimy zbawienia, to jaki koniec czeka tych, którzy go odrzucają? Bracie, siostro, w liście do Hebrajczyków jest napisane 2:1-4, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykało się ze słuszną odpłatą, słuchajcie, co tu jest napisane, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami, cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. On mówi, to się stało naszym, waszym, moim udziałem. Także jak ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy to zbawienie? Jak? Czy naprawdę chodzi tylko, że podniosę rękę, bo gdzieś się poruszyłem na jakimś chrześcijańskim wydarzeniu? Nie, to nie wszystko. Pytanie jest, czy naprawdę wierzysz i czy naśladujesz. Jeśli zdepczesz, jeśli zlekceważysz, to co się z tobą stanie? Niektórzy mówią, o wiesz, nie sądź, to nie wiadomo. A co nie wiadomo? Jak zlekceważysz, to co się z tobą stanie? Nie wiem, gdzie jest niewiadoma. Dalej czytamy w liście do Hebrajczyków, lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych,
którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, która się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. To do tego podeszliśmy. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się nie odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Byliście tam? Doświadczyliście tych rzeczy? Doświadczyliście miłości Bożej, Jego obecności, zebrania pierworodnych? Poznaliście sędziego wszystkich duchów? Czy przyszliście do pośrednika nowego przymierza? Ja przyszedłem. Do Chrystusa. Do pośrednika nowego przymierza, a więc to daje mi ostrzeżenie. Hej, nie odwracaj swojego nie odwracaj ucha od tego, aby słyszeć Jego głos. Bracia, siostry, to wielkie zbawienie stało się naszym udziałem. Nie odtrącajmy, nie bądźmy nierozumni, nie kuśmy Pana. Dzisiaj wielu myśli, ja mogę robić to, co chcę, bo Bóg jest łaskawy. Bo Bóg jest dobry. Bo On jest taki fajny, On jest takim fajnym przyjacielem. To ja mogę robić, co chcę, bo łaska, łaska, łaska. Naprawdę myślicie, że ta łaska, okupiona tak drogocenną ofiarą Chrystusa, jest tak tania? Ma tylko taką wartość, że możemy robić, co chcemy, żyć jak chcemy i potem przychodzić i mówić, a jest łaska, więc co tam, jutro też będzie łaska. To jest niezrozumienie łaski. Niezrozumienie tego, co nam darowano. Niezrozumienie. Zostaliśmy wolni od grzechu, aby więcej grzechowi nie służyć. Wolni od grzechu, aby więcej grzechowi nie służyć. Więc czemu służymy? Mamy nie służyć grzechowi, ale służyć Bogu żywemu. W liście do Tesaloniczan 2:1-5 czytamy, jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie, gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba z zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym wymierzającym karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Słuchajcie, jaka jest kara. Zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Bóg osądzi tych, co jak tutaj czytamy, nie uwierzyli, którzy nie znają Boga i tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii. Pytanie jest, czy ja jestem posłuszny Ewangelii. Karą jest zatracenie wieczne, oddalenie od Boga, Jego chwały. I powiem wam, to jest coś strasznego. Wieczne oddzielenie od Boga. Bóg nie chce, aby człowiek był wiecznie od Niego oddzielony. Dlatego daje mu ratunek w osobie Jezusa Chrystusa, ale i tak ludzie z tego nie chcą skorzystać. Ludzie odrzucają to zbawienie, odrzucają tą ofiarę, tą łaskę. Może jest ktoś dzisiaj, kto odrzuca to zbawienie na tym miejscu. Może już wiele razy słyszałeś Ewangelię, ale ty ciągle mówisz, a co, tam jeszcze czas, nie będę na razie, jeszcze mam czas, żeby to traktować serio. To mnie nie dotyczy. A może kiedyś tam gdzieś wyciągnąłeś swoją rękę i żyjesz jak chcesz, myśląc, że wszystko będzie w porządku. Nie będzie w porządku. Pytanie jest, czy naśladujesz, czy jesteś posłuszny Ewangelii. Może ktoś dzisiaj myśli sobie, ja mam jeszcze czas, a Boże Słowo mówi, że dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest czas łaski. Nie wiesz, czy jutro dociągniesz. Widzisz, jak patrzę, jak ludzie szybko odchodzą z tego świata, w dzisiejszym świecie na różne choroby, kiedy ich składa z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i ich nie ma. I oni myśleli, że oni dożyją późnej starości i wtedy coś zrobią swoją wiarą i nie zdążyli. Ci młodzi umierają, starzy umierają w różnoraki sposób. A wielu żyje w przekonaniu, że jeszcze zdąży. Dzisiaj jest dzień zbawienia.
to dzisiaj musisz podjąć decyzję, bo jutro będzie za późno. Gdzie znajdzie się bezbożnik? Czytamy, że gdzie znajdzie się grzesznik? Bóg mówi wyraźnie, że nie ma trzech alternatyw. Jest niebo i piekło. Albo znajdziesz się w niebie, albo znajdziesz się w piekle. Nie ma stanów pośrednich, nie ma różnego rodzaju nieba, gdzie tam różnego stopnia będziemy przechodzić. Nie ma czyśćca, czym was też może rozczaruje, ale nie ma. Nie ma. To, jakie decyzje podejmiesz tutaj, ma skutek w wieczności. To, jakie decyzje podejmujesz dzisiaj, ma skutek w tym, gdzie spędzisz swoją wieczność. I nieważne, że czy byłeś wychowany w ewangelicznym kościele, katolickim, czy jakimkolwiek innym, to nie będzie miało żadnego znaczenia. Jeśli nie przyszedłeś do Chrystusa, jeśli nie oddałeś Mu swojego życia, jeśli nie naśladujesz Go, jeśli nie jesteś Mu posłuszny, to nie ma znaczenia, w jakim kościele się wychowałeś. Nie ma znaczenia, jak bardzo religijny jesteś. Znaczenie ma to, czy idziesz, niesiesz swój krzyż i naśladujesz go. W piekle, powiem wam, to jest fenomen. A wiecie, jacy ludzie się znajdą? Dobrzy i źli. Razem. I dobry i zły znajdzie się w piekle. W piekle znajdą się religijni ludzie o głębokich przekonaniach religijnych i ateiści, którzy całe swoje życie odrzucali Boga. I mówili, że Boga nie ma, nie są nim zainteresowani. Znajdą się tam alkoholicy i narkomani i tacy, którzy nigdy w życiu nie byli od czegokolwiek uzależnieni. Nigdy nie spróbowali, mieli pod tym względem taki kręgosłup dosyć mocny. Znajdą się tam homoseksualiści i heteroseksualiści. Nie będzie miało znaczenia, te rzeczy nie będą miały znaczenia. Znaczenie będzie miało to, co zrobiłeś z Chrystusem, co wybrałeś. Czy przyjąłeś Ewangelię, czy ją odrzuciłeś? To będzie miało znaczenie. Czy przyjąłeś Chrystusa, czy go odrzuciłeś? To jest straszne, słuchajcie. Bo jeszcze łatwiej się pogodzić, że jak ktoś za życia był po prostu nędzny, zły i jego wybory były złe, no to możemy powiedzieć tak po ludzku, a to mu się piekło należy. Ale jak ktoś za życia naprawdę był dobry, starał się, miał moralne, poukładane te wszystkie rzeczy. Nawet był religijny. Jeszcze to nie ma znaczenia. Jest niebo i piekło. I w niebie znajdą się tylko ci, którzy przyszli tam przez krzyż. Którzy weszli przez, szli wąską drogą, weszli przez wąską bramę. Jak ja to, wiecie, myślałem na tym, kiedy to pisałem, to mnie przeraziło. Ja dawno tak nie myślałem o tym piekle, ale mówię, to jest przerażające. Znaleźć się tam w tym miejscu, w wiecznym oddzieleniu od Boga. Ludzie dzisiaj na chrześcijańskich seminariach teologicznych udowadniają, próbują udowadniać, że piekło nie jest wieczne albo piekła nie ma. Ja bym powiedział, ono jest bardziej realne niż wam się wydaje. Jest niebo i piekło. Gdzie ty się znajdziesz? Czy przyjąłeś Jezusa? Ktoś powie, o pastorze, dzisiaj to masz wenę, straszysz tutaj tym piekłem. Ja nie mam zamiaru nikogo straszyć. Ale nie mogę nie powiedzieć o tym, że jeśli się tam znajdziesz w oddzieleniu od Boga, to naprawdę jest straszne. Ja nie chciałbym. Ja nie chcę wiecznego potępienia. Chcę zbawienia. Jedynym ratunkiem jest Chrystus, a o tym człowiek musi zdecydować. Bóg jest sprawiedliwy i On mówi o tej sprawiedliwości. Ktoś powie, to nie jest sprawiedliwe, dobry za złym, religijny za ateistą. Widzisz, w ludzkiej sprawiedliwości jest wiele niesprawiedliwości. Ale Bóg ma swoją miarę sprawiedliwości. I On powiedział, jakie są opcje. Dwie, szeroka i wąska. Człowiek wybiera. Kończy apostoł Piotr tymi słowami, przeto i ci, którzy cierpią wedle woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernie Stwórcy duszę swoje. Ja nie wiem, ale pamiętacie na pewno Szczepana, kiedy był kamienowany, to on nie przeklinał swoich oprawców, do końca był pełen miłości, prosił o przebaczenie Boga dla tych, którzy to robią. Widział Jezusa, powierzył swoją duszę Jezusowi. Paweł był gotowy na śmierć w różnych momentach, kiedy nawet w pewnym momencie Agabus miał wizję, że on będzie związany, to chrześcijanie byli przerażeni. Nie, idź, zostaw, bo cię... Nie, on mówi, ale jestem gotowy. Jeśli Bóg tak będzie chciał, jeśli taka będzie Jego wola, żebym zmarł, umarł dla Niego, to jestem gotowy. To nie ma dwóch zdań. Gotowy, aby oddać swoją duszę Stwórcę. Cierpieć wedle
woli Bożej. Bracie, siostro, moje pytanie na koniec to, czy jesteśmy gotowi? Czy Ty jesteś gotowy? Czy gotowy jesteś dobrze czynić i powierzać swoją duszę Stwórcy? Jak Daniel i jego przyjaciele. Oni czynili dobre rzeczy. Ale znaleźli się w piecu. Daniel później w lwiej jamie. Nie za złe rzeczy. Za dobre rzeczy. I czy byli gotowi oddać swoje dusze dla Stwórcy? W zupełności. Czy Bóg nas wybawi? Nie wiemy, mówią jak przyjaciele Daniela. Ale i tak nie oddamy pokłonu Tobie, o Królu. To dla woli Bożej. Czy gotowy jesteś dobrze czynić i powierzyć swoją duszę Stwórcy? Czy wolisz zachować swoje życie, a tym samym Jezus mówi, że stracić je? Czy gotowy jesteś stracić swoje życie dla Jezusa, aby je zyskać? Aby naprawdę zacząć żyć? Czy gotowy jesteś na ogień doświadczeń, bo to jest tylko kwestia czasu? Co musi się zmienić w Twoim życiu, jeśli dzisiaj nie masz tej pewności? Co musi się zmienić w Twoim życiu, jeśli nie jesteś pewny, czy Ty byś potrafił znieść ten ogień? Gdzie jest problem? Jak Twoja relacja z Bogiem? Jak Twój czas z Bogiem? Jak Twoje szukanie Boga? Co Duch Święty Ci pokazuje, że masz zmienić, wywalić w swoim życiu, przestać robić, zmienić w jakikolwiek sposób postępowanie? Co musisz odrzucić, żebyś mógł tak żyć? Stań przed Bogiem.